Szanowni Państwo, witam Państwa serdecznie na posiedzeniu zespołu parlamentarnego. Przepraszamy najmocniej za opóźnienie, które związane jest tyleż z problemami technicznymi, ile z przykrą wiadomością, którą muszę Państwu przekazać. Mianowicie mimo naszych wielokrotnych zaproszeń, mimo łudzenia nas przez kilka dni przez pana profesora Artymowicza. Pan profesor Artymowicz ostatecznie przed dwoma godzinami zdecydował się odmówić przyjścia na tę debatę, na to spotkanie, ale równocześnie chcę Państwa poinformować o tym, że w naszym dzisiejszym posiedzeniu będzie uczestniczył nowy ekspert zespołu parlamentarnego, pan doktor inżynier Wacław Berczyński, wieloletni inżynier, jeden z głównych inżynierów Boeinga, jeden z tych wielu Polaków, którzy przez lata budowali potęgę Stanów Zjednoczonych, potęgę ich przemysłu. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, najprościej będzie w formie komunikatu, który został przygotowany w związku z licznymi wypowiedziami profesora Pawła Artymowicza z Uniwersytetu w Toronto, który twierdził, jakoby profesor Wiesław Binienda, dziekan Wydziału Inżynierii Cywilnej Uniwersytetu Akron w Ohio i ekspert zespołu parlamentarnego do spraw badania przyczyn katastrofy TU-154M z 10 kwietnia 2010 roku, unikał dyskusji merytorycznej na temat badań dotyczących katastrofy smoleńskiej, uprzejmie informuję. Punkt pierwszy. Profesor Wiesław Binienda po opublikowaniu wyników swoich badań brał udział w USA, Kanadzie i w Polsce w wielu konferencjach naukowych poświęconych m.in. katastrofie smoleńskiej. M.in. w St. Paul University w Ottawie, w Pasadenie, na Politechnice Warszawskiej, na Politechnice Białostockiej, na Uniwersytecie Jagiellońskim i na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Na wszystkie wyżej wymienione konferencje profesor Artymowicz był zapraszany, lecz nie pojawił się na nich. Punkt drugi. 21 maja bieżącego roku profesor Artymowicz uczestniczył w konferencji w Kazimierzu nad Wisłą i krytykował wyniki badań niezaproszonego tam profesora Biniendy. 11 czerwca bieżącego roku w programie Polityka przy kawie, w programie pierwszym Telewizji Polskiej, profesor Artymowicz na pytanie redaktor Małgorzaty Serafin, czy, cytat, chciałby się spotkać z ekspertami z zespołu Antoniego Macierewicza, odpowiedział, też cytat, oczywiście, bardzo chętnie. W związku z tym przewodniczący zespołu parlamentarnego, poseł Antoni Macierewicz, zwołał posiedzenie zespołu na czwartek 14 czerwca na godzinę 13, by w neutralnym miejscu, jakim jest Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, umożliwić profesorowi Artymowiczowi, profesorowi Biniendzie, dyskusję naukową nad wynikami ich badań. Punkt czwarty. Szczegóły zaproszenia przekazał profesorowi Artymowiczowi w rozmowie telefonicznej Bartłomiej Misiewicz, biura zespołu. W trakcie rozmowy profesor Artymowicz potwierdził otrzymanie zaproszenia. W trakcie rozmowy profesor Artymowicz ani razu nie wspomniał, by jakieś inne zobowiązania, na przykład wobec prokuratury, miały mu uniemożliwić uczestniczenie w posiedzeniu zespołu. 13 czerwca bieżącego roku zaproszenie dla profesora Artymowicza na posiedzenie zespołu zostało ponownie przekazane wiadomością SMS wysłaną przez Bartłomieja Misiewicza. 14 czerwca bieżącego roku, w dniu posiedzenia zespołu, profesor Artymowicz zamieścił na swoim blogu oświadczenie, w którym poinformował, że nie weźmie udziału w posiedzeniu zespołu, ponieważ jest w tym czasie, cytat, zaproszony na rozmowę do prokuratury wojskowej. Przytoczone tu fakty zmuszają zespół parlamentarny do wyrażenia ubolewania, iż profesor Paweł Artymowicz nie skorzystał ze stworzonej mu okazji i w ten sposób po raz kolejny uniknął bezpośredniej dyskusji i wymiany merytorycznych argumentów z ekspertem zespołu, profesorem Wiesławem Biniendą. Wyniki prac, którego wielokrotnie krytykował pod jego nieobecność. Ubolewamy też, że profesor Paweł Artymowicz w swoim dzisiejszym oświadczeniu użył wobec profesora Wiesława Biniendy, zespołu parlamentarnego, jego przewodniczącego, posła Antoniego Macierewicza, języka pomówień i insynuacji, który nie przystoi debacie naukowej i prowadzeniu tematu katastrofy smoleńskiej. Wyrażamy nadzieję, że ten incydent nie zahamuje nadal potrzebnej poważnej dyskusji naukowej nad opublikowanymi wynikami badań dotyczących katastrofy smoleńskiej. Dziękuję najmocniej. Tak wyglądał przebieg wydarzeń. Możemy teraz przejść w takim razie do przywitania naszych gości ze Stanów Zjednoczonych, panów profesora
Nowaczyka, Biniendę i pana doktora inżyniera Wacława Berczyńskiego. Serdecznie panów witamy. Bardzo się cieszymy z możliwości. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Z możliwości rozmowy z panami. Ja chciałbym, jeżeli można, poprosić przede wszystkim pana doktora inżyniera Wacława Berczyńskiego, który jest naszym gościem po raz pierwszy, by scharakteryzował swój stosunek do analiz pana profesora Biniendy. Dzień dobry, panie przewodniczący. Dzień dobry, szanowni państwo. Ja znowu, może parę słów o mnie. Pracowałem w Boeingu przez 21 lat. Jako inżynier badawczy, jako konstruktor, jako ekspert Boeinga w różnych ciałach, dowództwie lotnictwa Armii Stanów Zjednoczonych, jako dla DOD, znaczy Department of Defense Stanów Zjednoczonych i tak dalej. Moje doświadczenie jako konstruktora od początku jakoś wzbudziło moje wątpliwości co do przyczyn i przebiegu wypadku. Wkrótce po opublikowaniu analizy pana Biniendy, analizy elementów skończonych, zderzenia skrzydła z drzewem, no spojrzałem na to jako inżynier. Sam robiłem wiele symulacji metodą elementów skończonych, takich zagadnień, no i spojrzałem na to krytycznie i zrozumiałem, że sam bym to zrobił podobnie. Ja nie robiłem symulacji dynamicznych, robiłem symulacje statyczne. To się niewiele, znaczy różni się zasadniczo, ale można osiągnąć podobne wyniki również w symulacjach statycznych, przykładając odpowiednią siłę do obiektu, do skrzydła i właściwie warunki brzegowe do drzewa. Po obejrzeniu wyników pana Biniendy jesienią 2011 roku chyba, napisałem do niego, że jako praktyk i teoretyk metod elementów skończonych nie mam żadnych zastrzeżeń do metody, której użył profesor Binienda i że uważam, że zastosowana metoda i rozwiązanie spełnia warunki, jakie powinna spełniać tego typu analiza i że całkowicie się zgadzam z podejściem i z analizą profesora Biniendy. Samolot spadając w wysokości maksymalnej we wszystkich możliwych raportach, około 30 metrów, czy mniej, z prędkością 250 km na godzinę, mniej więcej, nie mógł się rozbić w ten sposób. I to po prostu jest niemożliwe fizycznie, że taki obraz zniszczy. Jako konstruktor lotniczy, teraz przejdę do konkretu. W raporcie pana Suldzińskiego na stronie 20, 25, rysunek numer 20, są pokazane kawałki samolotu. Jest jedno zdjęcie, gdzie panów trzyma kawałek samolotu. Proszę zobaczyć, jak to wygląda. Są wyraźnie wyrwane nity. Jest tych wyrwanych nitów co najmniej 20. Każdy z nitów, one są wyraźnie wyrwane, to znaczy to są naprężenia rozciągające, wyrywające te nity z jakiejkolwiek struktury, która była pod tymi nitami. Każdy nit przynosi minimum 300 funtów obciążenia. Minimum 300 funtów. Jeżeli panowie, widzicie panowie, tam jest na tym kawałku około 20 nitów, to znaczy to jest 6000 funtów, 3 tony. Na takim kawałku. Jaka musiała być siła, która na jeden mały kawałek poszycia obciążyła ten kawałek poszycia obciążeniem powiedzmy 3 tony. I takich kawałków w tym raporcie pana Suldzińskiego, który publikuje zdjęcia dostępne, jest wiele i również wykazują, że to jest zniszczenie w wyniku jakiegoś wewnętrznego eksplozji. To na pewno nie jest wynik uderzenia. Znaczy uderzenie o ziemię nie powoduje tego typu zniszczeń. Oderwania części powłoki, małej części powłoki z siłą powiedzmy minimum 3 tony. Następna sprawa.
rysunek części lewego płata. To jest rysunek 10 na stronie 9. Ja znowu cytuję raport pana Sudzińskiego, nie dlatego, że w jakiś sposób się na nim opieram, tylko że po prostu potrzebne są jakieś zdjęcia do ilustrowania tego, o czym mówię. Tam są, to się nazywa poszycia, części poszycia, górnego i dolnego. Znowu, one są oderwane w wyniku jakiegoś silnej siły wewnętrznej od struktury skrzydła. Struktura skrzydła jest bardzo mocna. To jest tak zwany wingbox, czyli struktura kesonowa. Tam są trzy dźwigary i każdy i żebra. I są dłużnice, które przenoszą stringers, które przenoszą siły między żebrami i na poszycie. Więc znowu, to jest znitowane mniej więcej co cal, czasami co pół cala w takim układzie, powiedziałem, trójkątnym. I żeby tam na tym kawałku skrzydła, na górnym i dolnym poszyciu, musi być kilkaset nitów. Jeszcze raz, proszę pomnożyć kilkaset przez 300 funtów na nit i to będzie siła w obie strony, która musiała być wewnątrz skrzydła, czy na zewnątrz skrzydła, jak mówił pan Sulidziński, tego nie chcę dyskutować, żeby oderwać te poszycia i odrzucić je na odległość kilkudziesięciu metrów. To musiała być ogromna siła wewnętrzna. Mogło być to na przykład iskrzenie, opary paliwa, ale musiała być eksplozja wewnątrz skrzydła, żeby do tego doprowadzić. Nie ma innego wytłumaczenia. Nie jest możliwe, żeby skrzydło uderzyło ziemię i spowodowało to oderwanie obu powłok. Jeszcze raz, każdy może sobie oszacować te siły. Powiedzmy 200-300 nitów razy 300 funtów, czyli 150 kg. To musiała być siła. Tej siły nie mogło być przy upadku samolotu z wysokości 30 metrów przy prędkości 250 km na godzinę. Następna rzecz to rysunek grodzi ciśnieniowej, bulkhead po angielsku, na stronie 26, rysunek 23. Widać, ta grudź dzieli część, która jest pressurized, znaczy ciśnieniowa, od części ogonowej, która nie jest pressurized, bo tam są wszystkie mechanizmy sterowania silnikami, statecznikami i tak dalej. Siła, na jaką projektowana jest taka grudź, to jest jedna atmosfera razy powierzchnia grodzi. Taka, znowu, to łatwo pomnożyć. 1 kg razy, powiedzmy, co najmniej kilka metrów kwadratowych, każdy metr kwadratowy to jest 1000 metrów kwadratowych, to jest wiele ton. Żeby coś się oderwało, nie wystarczy uderzenie o ziemię. Zatem proszę zwrócić uwagę na tą grudź. Tam jest wiele elementów, myślę, że wewnętrznego wyposażenia samolotu, niejako tłoczonych w tą grudź. To znowu by wykazywało, że musiała być jakaś eksplozja, jakaś siła, która by części wyposażenia samolotu, no, przepraszam za określenie, przykleiła, czy wcisnęła w tą grudź. Bok. Także to są takie bardzo widoczne i łatwe do oszacowania elementy, które wykazują, że uderzenie o ziemię, jeszcze raz, z małej wysokości, z relatywnie małą prędkością, nie mogło spowodować takich zniszczeń. Można to wszystko wyliczyć, gdybyśmy mieli jakiekolwiek dane na ten temat. Na razie wszystkie dane opierają się na szacunkach, no bo na razie nigdy nie ma rysunku samolotu. Nie wiemy dokładnie, jaka była grubość poszycia. Nie wiemy dokładnie, jakie były wzmocnienia skrzydła. To wszystko są oszacowania. Wszystko to, co robił profesor Binienda i to, co ja mówię, jest oszacowaniem konserwatywnym. To znaczy, że raczej zakładamy gorsze warunki, znaczy mocniejsze skrzydła poszycia, mniejsze obciążenie na nitach, no bo to 300 nitów to jest minimum, które nit musi przenieść. Także że prawdopodobnie te szacunki są zaniżone. Niemniej jednak z mojego doświadczenia, 25 lat w przemyśle, wynika, że te szacunki na pewno
nie są out of range, znaczy nie są poza wynikami bardzo dokładnych badań. Ja się mogę mylić w tych szacunkach, powiedzmy 20, 50, nawet 100%. To ciągle nie zmienia sytuacji, że te jakiekolwiek dokładne obliczenia, jeżeli byłyby przeprowadzone, jeżeli byłyby możliwe, a byłyby możliwe tylko wtedy, gdybyśmy mieli wgląd w strukturę samolotu, rysunki techniczne, to potwierdzą to, co mówię. Ostatnia sprawa. Obciążenie na skrzydle. Wszyscy się zgadzają, że odpadło około 10% skrzydła, powierzchni skrzydła. Znaczy odpadło około 6 metrów, powiedzmy. Skrzydło jest bardzo trapezoidalne, to znaczy zmniejsza swoją szerokość w miarę długości. To mniej więcej według bardzo prostych oszacowań jest 10% powierzchni skrzydła. Skrzydło przenosi ciężar samolotu. To znaczy, że jeżeli samolot waży 60 ton, każde skrzydło jest obciążone około 30 ton. Jeżeli stracilibyśmy 10% powierzchni skrzydła, to maksimum, co moglibyśmy stracić jako siłę nośną, to jest około 3 ton. Ale nie zupełnie. Dlatego, że rozkład ciśnienia na skrzydle jest bardzo nieliniowy. Znaczy zmienia się, spada bardzo gwałtownie w kierunku wzdłużnym, to się nazywa span, i w kierunku poprzecznym, to się nazywa korcz. To znaczy większość obciążenia skrzydła jest w tym momencie, gdzie skrzydło jest najsilniejsze. I to każdy widzi, że przy kadłubie to skrzydło jest bardzo silne, a potem jest coraz słabsze. Znaczy jest coraz mniej struktury, żeby nosić te ciśnienia. Po co to mówię? Że ciśnienie na tej części, która odpadła od samolotu, nie było, powiedzmy, proporcjonalne. Musiało być maksimum, i to jest znowu bardzo konserwatywne oszacowanie, maksimum około połowę tego ciśnienia, jakie występuje jako średnie na całym skrzydle. Czyli to nawet nie będzie 3 tony, to będzie mniej niż 2 tony. 2 tony to nie jest, znaczy strata około 2% nośności, czy 3% nośności, nie powoduje, że samolot gwałtownie robi beczkę. To znaczy jakikolwiek podmuch, czyli gaz po angielsku, spowoduje takie samo obciążenia, nierównowaga obciążeń na skrzydłach. Także że bardzo kwestionuję to, że strata obciążenia siły nośnej na skrzydle spowodowała pół beczkę i w wyniku tego katrzew samolotu. Reasumując, zniszczenia powłoki samolotu, powłoki, o której mówię, kawałku, który oglądają dwaj panowie w czarnych kurtkach, powłoki na skrzydle, lewym skrzydle, oderwanie się powłok na lewym skrzydle, oderwanie się grodzi ciśnieniowej, czyli bulkhead, przecą, nie potrafię tego sobie wytłumaczyć jako uderzenie o ziemi z niewielkiej wysokości, z niewielką prędkością. Całe dowodzenie na podstawie złamanych gałązek, całe dowodzenie o przebiegu wypadku samolotu jest co najmniej wątpliwe, a prawdę mówiąc nieprawdopodobne. I trzecia rzecz, utrata sterczności skrzydła, zmiana obciążeń na skrzydeł nie powinna spowodować półbeczki. To wszystko, co mówię, to są oszacowania. Oszacowania bazowane na moim doświadczeniu, przemyśle. Niemniej jednak wierzę, że są w rzędzie wielkości tego, co można by uzyskać przez bardzo dokładne obliczenia i pracochłonne obliczenia, gdybyśmy mieli jakiekolwiek dane. Jeszcze ostatnia rzecz, że metoda elementów skończonych, program, który zastosował profesor Binienda, dynamicznych zniszczeń, jest pracochłonna i kosztowna. Nie trzeba tego robić w ten sposób. Można przyłożyć siły de Lamberta do skrzydła i mieć reprezentację uderzeń dynamicznych. Politechnice. Jeżeli nie jest, to nie powinna być Politechnika. Jest dostępny za darmo w prostych wersjach na internecie. Takich programów jest mnóstwo. Znaczy jest ANSYS, ciągle jeszcze jest Nastran,
był Al Gore. Każda metoda konstrukcyjna, jak Katia używana w przemyśle, czy proinżynier używana w przemyśle lotniczym, ma, to się nazywa final element solver, czyli można to rozwiązać bardzo łatwo. Nawet AutoCAD chyba ma, który jest w ogóle dostępny każdemu, ma final element solver. Także powtórzyć z mniejszą dokładnością doświadczenia profesora Biniendy można w ciągu, no, ja wiem, tygodni. Zdolny magistrant jest to w stanie zrobić. Dziwi mnie, że nikt tego nie zrobił. Jest to, a być może zrobił po prostu, nie chcę pokazać wyników, bo będą zbieżne albo bardziej dramatyczne niż profesora Biniendy.